Proszę Państwa, wracając, mamy tutaj pierwszą scenkę telesprzedażową. Proszę Państwa o uwagę, dobrze, żebyśmy się skoncentrowali teraz na tym zadaniu. Tutaj panowie Bartosz i Daniel próbują wejść w rolę z jednej strony osoby sprzedającej, a z drugiej strony osoby kupującej. My nie wiemy, jakie to są role. Dowiemy się już po takiej symulacji. Panowie nam spokojnie przeczytają, zobaczymy właśnie, na ile się wczuli w te role. Proszę uprzejmie, osoba, która dzwoni, to będzie H1, czyli to będzie Pan Daniel. I tutaj te dzwonienie bym prosił, żeby zrobić na zasadzie prawda? I wtedy pan Bartosz, miejmy nadzieję, odbierze. Tak? Dobrze, że po warsztatach aktorskich. Poważnie. Ale proszę Państwa, te ćwiczenie ma tylko sens wtedy. Proszę Państwa, na rękę, prawda? Nie ma tutaj tego tego nagrywania w przypadku wszystkich osób, które wolą mnie, ale proszę, byście Państwo zachowali teraz całkowitą ciszę. Dobrze? To ma tylko wtedy sens. Proszę uprzejmie. Halo, tak, słucham. Dzień dobry. Mam na imię Daniel Ujarowicz, dzwonię z Agencji Obrotu Nieruchomościami. Szybki zysk ze sprzedaży Twojego mieszkania. Proszę mi powiedzieć, zauważyłem Pana ogłoszenie w serwisie aukcyjnym. Czy Pana propozycja jest nadal aktualna, sprzedaży mieszkania? Tak, jakby Pan powtórzyć jeszcze raz, jakiego biura Pan dzwoni? Szybki zysk ze sprzedaży mieszkania. Ten szybki zysk to dla Pana czy dla mnie? Przede wszystkim dla Pana. Specjalizujemy się w sprzedaży mieszkań szybko naszych klientów, gwarantujących szybką sprzedaż i bardzo dobrą cenę sprzedaży. Czyli szybka umowa, jak najwięcej procent i wrzucacie tylko do internetu i nic z tym nie robicie, tak? Wie Pan co? Przepraszam, tak do nich grzecznie mówię, ale no nadziałem się już parę razy tutaj na pośredników i no nie wiem, jaką tutaj obsługę jesteście w stanie zaoferować oprócz prowizji z mojego mieszkania? Już Panu powiem. W swoim gronie potencjalnych klientów posiadamy bazę 3000 odbiorców. Wszyscy są zainteresowani kupnem mieszkania w tym momencie. Wszystkim zależy na szybkim dograniu transakcji i na atrakcyjnej lokalizacji. Widzę z tego ogłoszenia, że Pana mieszkanie jest zlokalizowane w centrum Katowic. Zgadza się? Zgadza się. Niech mi Pan odpowie na pytanie, czy interesuje Pana szybka transakcja i zapłata gotówką za mieszkanie? Ja nie chciałbym się jeszcze dowiedzieć, jaka tutaj jest prowizja z Państwa strony, o jakich w ogóle procentach tutaj rozmawiamy. Chciałbym tylko, żeby mi Pan odpowiedział na pytanie, czy interesuje Pana to, co Panu zaoferowałem, czyli szybka sprzedaż mieszkania i bardzo dobra. Ja powiem w ten sposób. Ja na rynku nieruchomości nie działam od wczoraj, posiadam parę nieruchomości i zdaję sobie doskonale sprawę, że to jest gorąca oferta, bym powiedział, bo mieszkanie jest świeże po remoncie, metraż jest najbardziej tutaj ruchliwym metrażem. Cena jest no, w granicy średniego tak naprawdę standardu, a tutaj jest tutaj po remoncie, więc jest to raczej wyższy standard, cena jest atrakcyjna. No, chciałbym, nie ukrywam, trochę zarobić na tym, ale no, zdaję sobie sprawę, że tutaj też musicie swoje zarobić, więc tak chciałbym dowiedzieć się jeszcze raz, jakiej w ogóle prowizji rozważamy, bo jeśli Pan mi powie tutaj 5%, tak, no to no, raczej nie będziemy mieli sensu dalej kontynuować rozmowę. Proszę Pana, prowizje są oczywiście negocjowalne, natomiast co chciałbym Panu zaproponować już teraz przez telefon, to jest 9% ze sprzedaży mieszkania. Zarówno w takim razie, mówię, 9% od sprzedaży mieszkania w szybkim tak naprawdę czasie, to jest, dajemy Panu gwarancję... Sekundkę, 9% netto prowizji od mieszkania? Tak. Proszę Pana, nie wiem, z jakiej planety Pan dzwoni, ale na naszym rynku obowiązują marże rzędu 2–3% netto. Także 9%, no nie wiem, skąd Pan taką cyfrę tutaj wytrzasnął. Jako duże biuro rozumiem, że bierzecie więcej, bo małe biuro około 2%, a no Pan tutaj 9%, no nie wiem, rynek angielski ma 5, 6, 7%, tak? Ale no, jesteśmy w Polsce i tutaj jest 2–3%. Więc no naprawdę nie wiem, czy jest skonsultować rozmowę. Proszę Pana, ja się zajmuję tymi najlepszymi nieruchomościami komercyjnymi. My sprzedajemy swoje nieruchomości największym bankom komercyjnym i klientom instytucjonalnym, stąd ta cena. Czy jest to dla Pana atrakcyjna marża? Powiem w ten sposób, no jeśli podniesiecie na tyle cenę, żebym ja wyszedł na swoje, a Wy jesteście w stanie sprzedać za tą cenę i uwzględnić te 10%, no to jak najbardziej, tak? No bo ja nie będę stratny. Tylko pytanie, że jak liczymy 9% netto do wartości mieszkania, do metra, czy nadal będzie tak atrakcyjna i nadal dość tak szybko sprzeda, bo po tej cenie sam mogę również szybko sprzedać, więc no pytanie tak naprawdę, czy to podpiszemy umowę i będę czekał z Waszej strony na długo? No, aha, jeszcze właśnie podstawa kwestii zapytałem, czy to jest umowa na wyłączność, czy to jest umowa otwarta? Proszę Pana, ja Panu proponuję umowę na wyłączność, ponieważ wiem, że w miarę krótkim czasie Pana mieszkanie sprzedam. Oj, no to jest umowa na wyłączność, jak Pan doskonale wie, to czy ja sprzedam, czy Pan sprzeda, to i tak muszę Panu dać swoją prowizję. To nie wchodzi w ogóle w grę. Może być tylko umowa otwarta i podpisujemy na cenę z metra, doliczamy 90% do mojej ceny z metra, tak żeby Pan sobie zarobił i po prostu Pan mi pomoże sprzedać, tak? Jak Panu się uda sprzedać za taką cenę, ma Pan klienta, który to kupi, to Pan zarabia, ja zarabiam. Inaczej, no niestety nie możemy. Czyli rozumiem, że interesuje Pana zarówno atrakcyjna cena, atrakcyjne oprocentowanie, jak i szybka sprzedaż mieszkania dla potencjalnego klienta. Zgadza się, jak każdego klienta i sprzedawcę tutaj. Więc tak jak mówię, no myślę, że możemy nawiązać współpracę jak najbardziej. Tylko chciałbym doliczyć, żebyśmy tą kwotę, ponieważ cena już w tej chwili jest atrakcyjna, doliczmy te 9% do tego metrażu netto. To jest 3600, no to 10% to jest 3360 zł, czyli kręcilibyśmy się po prawie 4000 byłoby z metra. Jak Pan to widzi? Taki metraż, taka cena, taki standard, czy jest Pan to w stanie puścić koło tych 4000 metrów? Tak jak Panu już wcześniej powiedziałem, w swojej bazie klientów mamy klientów instytucjonalnych, tak naprawdę, którzy wynajmują swoje mieszkania, bądź podają je, od razu dają je pod najem swoim pracownikom, są dla nich pracownicy korporacji. Dlatego daję Panu jakby gwarancję. Powiedziałem, że zajmujemy się tym, żeby Pana mieszkanie było jak najszybciej sprzedane, a żeby Pan uzyskał tą cenę, której Pan wspomniał. Oj, oj, Panie Bartku, obiad na stole. Zapraszam, jest już teraz obiad. Dobrze, Panie Daniel, Pan co? Myślę, że no faktycznie jest Pan tu w biurze obrotnym. Myślę, że powinniśmy tutaj podpisać umowę, ale tak mówię, umowa otwarta, wliczamy prowizję do tego i tutaj... I... Dobrze, to... Panie Bartku, proponuję Panu spotkanie jutro o godzinie 16 w Pana mieszkaniu, już Panu odpowiada. Okej, pasujemy na godzinkę, idealnie. Bardzo się cieszę w takim razie. Przyjadę z kompletem dokumentów, dziękuję i do zobaczenia. Dobra, do widzenia. Bardzo dziękuję, brawa. Proszę wziąć sobie głęboki oddech. Ja myślę, że przede wszystkim panu Danielowi się ten oddech należy, dlatego, bo bez porównania był Pan Daniel w bardziej trudnej, stresującej sytuacji, gdzie to Pan Daniel miał przede wszystkim interes do Pana Bartka, a nie odwrotnie. Zanim sobie omówimy ten przypadek, chciałbym tylko zauważyć, że tutaj mamy do czynienia z taką specyficzną sytuacją, że Pan Daniel funkcjonuje zupełnie na innym rynku, prawda, w branży zawodowej. I Pan Daniel jak gdyby no, nie miał czasu, nie dokonał tego researchu, wiedząc jakie są przeciętne ceny przy właśnie pośrednictwie, przy sprzedaży mieszkania. Bo te ceny rzeczywiście na polskim rynku, one się gdzieś tam wahają od 1,5 do 3%. Jest te 9% tutaj zaproponowane, to po prostu byłoby nie do przyjęcia, prawda? To jest, Pan nie miał za bardzo jak gdyby tutaj na to czasu, to pokazuje jak ważny jest ten research, żeby wiedzieć jak kształtują się ceny na rynku przeciętne, a też dodatkowo dalej jak kształtują się ceny nasze w stosunku do cen konkurencyjnych. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Proszę usiąść Panowie.